Hit 13 kolejki PKO BP Ekstraklasy, komplet kibiców w Szczecinie. Pogoń podejmuje lidera Jagiellonia Białystok. W 26 minucie pierwsza groźna akcja Pogoni, zagranie do Rafała Kurzawy. Kurzawa broni, Alomerowicz dobija jeszcze Ulwersztat, ale piłka ostatecznie ociera się tylko o słupek, a to już Dominik Marczuk! Tutaj też niewiele zabrakło, ale Dominik Marczuk się nie zatrzymuje. Ponownie jego akcja prawą stroną, dogranie w pole karne i pech, ogromny pech Mariusza Malca, gol samobójczy. Jagiellonia obejmuje w Szczecinie prowadzenie 1-0, ale zaraz potem rusza Kamil Grosicki. Grosicki do Epty Misakunurisa i jeszcze przed przerwą Pogoń doprowadza do remisu. Piąty gol Kulurisa w tym sezonie, a teraz Kuluris zabiera piłkę Alomerowiczowi, ale wybija futbolówkę Dieges, niezbyt jednak daleko jest Kurzawa, jest Wahan Biczachcian. Biczachcian ponownie przy piłce i znów Alomerowicz musi ratować kolegów, jeszcze Kurzawa zablokowany, ma czego żałować Wahan Biczachcian. Do przerwy 1-1, a po przerwie do siatki trafia Grosicki, ale chwilę wcześniej był gwizdek. Zagranie ręką Michaela Sacka, rzut karny i gol! Kamil Grosicki nie z akcji, to z karnego. 2-1 dla portowców. Jagiellonia rusza do odrabiania strat. Niewiele brakuje, aby Rafał Kurzawa wpakował piłkę do własnej siatki, a tutaj ratuje swoją drużynę Valentin Kożokaru. Jagiellonia atakuje, a Pogoń nastawiona na kontrataki. W tym jest Kuluris! Mocno, ale ponad spojeniem słupka z poprzeczką. I jeszcze raz portowcy Kamil Grosicki także posyła piłkę nad poprzeczką. Wciąż tylko 2-1. Jagiellonia, doliczony czas gry. Czy zdoła, tak jak w meczu z Lechem, doprowadzić do wyrównania? Ten strzał Nene minimalnie niecelny. Nie ma rzutu rożnego, jest za to chwilę później końcowy gwizdek. Pogoń Szczecin pokonuje Jagiellonię Białystok 2-1. Po świetnym meczu portowcy zapisują na swym koncie 3 punkty. Dzięki temu awansują na 4. miejsce w tabeli. Jaga spada z pierwszej na drugą pozycję. Pogoń Jagiellonia 2-1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.